Lubisz ten kanał? Zasubskrybuj go. Dziękuję Ci. Witajcie drodzy widzowie, tutaj Zygi z Teksasu. Jestem jeszcze w Arizonie. Wracam, ale nagrałem ten poradnik dla Was na poniedziałek, żeby Was nie zostawić bez niczego, samych. Przyszła mi do głowy taka myśl, ponieważ zebrało się trochę maili od Was w temacie snów, że właśnie taki poradnik nagram. Przeczytam dwa sny istotek, które wysłały do mnie maile ze swoimi snami i opowiemy jeden z moich snów, który wydarzył się jakieś półtorej miesiąca temu. Zatem najpierw przeczytam list Zofii. Witam Cię, Zygi. Piszę do Ciebie, bo nie mam za bardzo do kogo się zwrócić. Jestem obudzoną osobą i bardzo świadomą. Oglądam Cię od dawna. Pisałam kiedyś do Ciebie, że też mam ciekawe sny. Prosiłeś, abym się podzieliła nimi, ale powiem szczerze, że to chyba jeszcze nie był ten czas. Ogólnie z technologią mam pod górkę. Broniłam się przed tym, ile mogłam, ale dłużej już chyba nie da rady. Oglądam Twoje poranniki i różne spotkania. Ostatnio utkwiły mi Twoje słowa, że dla nas obudzonych będą się pojawiać nowe możliwości, również zarobkowe, nowe zawody, nowe propozycje, o których nigdy nie pomyślelibyśmy. Od kilku miesięcy jestem bez pracy. Dzięki temu bardzo poszłam do przodu duchowo i zaczęłam planować zarabiać na tym, co mnie uszczęśliwi. Tu w nawiasie ręczne robótki, odrestaurowywanie mebli, malowanie szkła i tym podobne. Do tej pory blokowało mnie brak miejsca, gdyż mieszkam w bardzo małym mieszkaniu. Więc to, co wymyśliłam, to odpadało i latem zafascynowały mnie makramy. Odkryłam, że kocham to robić. Huśtawki, kwietniki i tym podobne. Zaczęłam to tworzyć w wolnym czasie z myślą o sprzedaży. I w momencie, kiedy zaczęłam kompletować to i obmyślać, że najpierw Instagram, reklama i tak dalej, dostałam propozycję współpracy jako partner biznesowy w firmie norweskiej produkującej Omega 3 Ecology. Posłuchałam o tym i ze względu, iż są tam certyfikaty i że to firma pozarządowa i miałaby możliwość pomagać ludziom odzyskiwać zdrowie, zainteresowałam się tym. Potem naszły mnie wątpliwości. Ze względu na to, że masz dużo do czynienia z ludźmi zajmującymi się takimi produktami, to może masz wiedzę na ten temat. Podkreślę, iż nacisk jest tam na zarobek. Czy może to być odciąganie mnie od mojej drogi? Czy pomoc w realizowaniu mojego marzenia o moich czterech ścianach, na które potrzebuję pieniądze? Jeżeli możesz mi pomóc w jakiś sposób, to będę wdzięczna. Jesteś bardzo piękną istotą, więc może mi coś podpowiesz. Nawiążę tylko, że miałam dużo ataków w tym roku. Kilka lat temu miałam wizytę istot w kapturach. Pamięć z dzieciństwa mam niewielką, tak jakby wycinaną. Teraz to wiem. W tym roku próbowałam otworzyć serce. Chyba to był kwiecień. W nocy miałam bardzo dziwny i bardzo wyraźny sen. Jakaś istota, czarnoskóra, z trzema rękoma masowała mi serce. Później bałam się pracować nad polem serca. Często nie pamiętam wiele, chociaż wiem, że coś się działo. W czerwcu widziałam statek zaparkowany w chmurach jak styropian, tuż nad moim rodzinnym domem na wsi. I osoba, szarak, trzymał mnie za rękę i prosił, abym z nim poszła. Odmówiłam i odlecieli. Bardzo dużo się działo i dzieje. Jestem cały czas blokowana. Przez chwilę miałam jasno słyszenie w zeszłym roku, właśnie o tej porze, ale później już tego nie było. Gdy zdobywam wiedzę, aby się rozwijać, to na drugi dzień często się zdarza, że niewiele pamiętam. Chcę komuś przekazać, że na jakiejś stronie słuchałam czegoś, czy czytałam ciekawą książkę, na przykład Anastazji, i wczoraj ją słuchałam, a dzisiaj nie pamiętam nazwy strony. Często tak miałam w pierwszej połowie tego roku.
A zaznaczę, że jestem po 40, więc demencja chyba nie wchodzi w grę. Ja też myślę, że nie. Myślę, że komuś bardzo zależy, abym nie odzyskiwała swojej pamięci. Nie wiem jeszcze, kim byłam, bo to chyba niewygodne. Będę bardzo wdzięczna za jakieś wskazówki czy radę. Ściskam cię mocno, Ziggy, i będę wdzięczna, jeśli odpiszesz, Zofia. Tak, odpiszę. Dobrze. To był list Zofii ze snami, jakie jej się zdarzyły. Drugi sen napisała do mnie Lila. Wydrukowałem go sobie, bo to są dwa sny. I czytam. Ziggy, długo się wahałam, ale w końcu usiadłam i przepisałam mój sen z mojego pamiętnika. Mój sen zaczyna się od tego, że jestem sarną. Spaceruję po polanie pomiędzy starym lasem z wysokimi drzewami a sosnowym łodnikiem. Polana jest pełna dobrej zielonej trawy. Nie jestem sama. Mam przyjaciela, królika, jest ze mną. Znamy się długo i wiem, że raz uratowałam mu życie przed lisem. Nagle na tej polanie przychodzi do mnie myśl, że na mnie już czas. Poczułam tak, jakbym miała za chwilę zginąć. I poczułam, że w następnym życiu będę człowiekiem, kobietą. I tu sen się kończy. Drugi sen Lili. Odpoczywam po ciężkim dniu w ogrodzie. Mam bardzo brudne dłonie, upaprane w ziemi i wycieram je dużymi liśćmi łopianu. Nagle z tych liści wydostają się jakby złote płatki i złote światło i czyszczą moje dłonie, a potem obmywają całe moje ciało. Czuję się niesamowicie lekka. Dziwię się. Jestem lekko wylękniona i pytam siebie, co się dzieje. A łopian mówi do mnie: to ty tego nie wiesz? Ty jesteś światłem i możesz wszystko. Uwierz w to wreszcie. I tak, Ziggy, kończy się mój drugi sen. Mam ich więcej. Może kiedyś to zbiorę i jeszcze napiszę do ciebie. Dziękuję. Dziękuję, Lili. No i teraz czas, aby opowiedzieć mój sen. Właściwie to opowiem dwa. Jeden jest sprzed półtorej miesiąca, drugi sprzed półtorej tygodnia. Pierwszy sen dzieje się w przestrzeni. Jestem jakby zawieszony w próżni. Właściwie to nie wiem, gdzie jestem. Jest ciemno, ale czuję, że ta przestrzeń jest, ta ciemność jest przytulna, przyjemna. To, że to nie jest coś, co mi grozi, a raczej co mnie otula. Dziwne wrażenie, bo w pewnym momencie czuję się, jakbym był w ciele innego człowieka. No i słuchajcie, tak się dzieje. Właśnie jest ciemność i czuję, że jestem w łonie matki. Przeżywam w tym śnie cały poród, ale poród jest dość dziwny, bo poród jest bardzo szybki. To tak jakby, wiesz, było coś zakorkowane, plum, odkorkowało się, no i jestem na świecie. Razi mnie niesamowicie światło, ale z jednej strony cieszę się, że to światło widzę. Chociaż w tej ciemności było mi bardzo dobrze. Te odczucia są ciekawe, bo czułem się tam bardzo komfortowo. I wiecie co? I patrzę na siebie, ale ja nie jestem człowiekiem. Urodziłem się jako nieduże, małe zwierzątko. Opos. Albo coś, co może oposa przypominać. Nawiązuję tym snem do tego, co przeczytałem w poprzednim mailu, tym śnie, no bo jest te sny Lili, one są właśnie takie, jakby powiedzieć, ogrodowo-zwierzęce, tak?
No i ten mój syn też taki był. I zaczyna się moje życie oposa i wiecie co? Zupełnie nie byłem niedołężny. Zaraz po urodzeniu szukałem mojej drogi do życia. Tak by można to było powiedzieć. Poczułem przemożną chęć, ażeby pożegnać się z matką, która mnie urodziła, powiedzieć jej dziękuję ci i szukałem swojego miejsca na ziemi. Byłem przekonany o tym, że znajdę wielu przyjaciół. W głowie było, wiesz, tego oposa, to przekonanie, że znajdę bardzo wielu przyjaciół i że wspólnie będziemy wojować, zawojowywać ten świat, że urządzimy ten świat według nas po nowemu. No i sen się skończył. Byłem oposem. Nie wiem, czy interpretować w ogóle ten sen, ale mnie się wydaje, że chodzi o to, że rodzimy się jako wojownicy, jako ludzie, którzy wychodzą z ciemności, z tej wygodnej, przyjemnej, z tego niebytu, z tego miejsca w domu, do światła tutaj, aby zagospodarować ten świat według tego, jak to światło chce ten świat widzieć. Tak sobie pomyślałem. Okej, drugi sen z gatunku takich, które już kiedyś miałem i chyba wam opowiadałem. Otóż, słuchajcie, znajduję się nagle w ławach rządowych. To znaczy, tak mi się wydaje, bo to, wiecie, to było takie wymuskane siedzenia, jakiś taki amfiteatr, przy którym siedziało wiele ludzi. Było niewiele miejsc wolnych na tym amfiteatrze. Ja siedzę na dole i na dole jest jakby scena, ale jednocześnie też i mównica, czyli prawdopodobnie jakiś senat czy sejm czy coś takiego. I ja siedzę na, jak patrzeć z tej areny, to patrzę, jestem po lewej stronie. Więc wydaje mi się i takie miałem poczucie, że byłem w ławach rządowych. Ale siedzę tam zupełnie z tyłu i przyglądam się, co oni robią. No i jest jakaś debata, kłócą się, jakaś kolejna ustawa, ktoś ją czyta. Natomiast ja zauważyłem, słuchajcie, to jest dziwne, bo ja zauważyłem, że z tyłu obok mnie, ale jakby ławka przede mną, siedzą ludzie, nawet nie wiem, czy ich nazwać ludźmi, bo wyglądali dość dziwnie. Mieli takie wybałszone, duże oczy. Było ich czterech i oni wszyscy trzymają jakby lejce. Ale to nie były takie lejce z materiału, tylko jakby lejce energetyczne. I oni poruszali tymi wszystkimi kukiełkami. Czyli ktoś wchodził na mównicę, mówił i jak mówił za dużo albo za długo, to go tam szarpali. I on zmieniał temat, albo zmieniał zdanie, albo przestawał mówić i schodził. Wydaje mi się, że obserwowałem to bardzo długo, bo tych mówców przewijało się i przewijało i przewijało sporo. To tak jak wiecie w filmie, że film jest zmontowany i są tylko urywki. Jeden mówca, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. Leciało to. Ale najciekawsza była konkluzja, bo na salę, tak od góry tam w tym amfiteatrze jakby takim, wchodzi facet i wiecie co, tutaj mi przypominał trochę Zygfryda Ciupkę. Miał długie włosy, brudkę i z daleka już krzyczy: koniec z tym fałszem, koniec z tym, ludzie, no otwórzcie oczy. I słuchajcie, i teraz widzę, że ci, którzy siedzą na tej sali w tym amfiteatrze, jakoby politycy czy też słuchacze, tak patrzą, odwracają się, patrzą do góry i oni, muszę zdjąć okulary, żeby to pokazać, i oni otwierają swoje oczy, tak, i mówią: o, co oni robią, dlaczego to w ogóle robią, zauważają te lejce, zauważają to, że to wszystko jest sterowane. Ten, który schodził tam, on nie był potrzebny do tego, żeby... On ich tylko obudził tym jednym zdaniem: otwórzcie oczy. No i słuchajcie,
co się dzieje. Ja myślałem, że siedząc tam w tej ławie rządowej tak z tyłu, że trochę miałem lęk, że wydarzy się walka, że wywiąże się walka. Ale wiesz, co zrobili ludzie? Po prostu wyszli. Wyszli. Powiedzieli, o, to już nam to nie jest potrzebne. Wyszli. No i to był mój drugi sen. Nie chcę go interpretować. Myślę, że sam się interpretuje. To się samo tłumaczy, jak mówi jeden z moich ulubionych autorów. Więc dzisiaj o snach. Mam nadzieję, że jutrzejszy porannik będzie albo na żywo, albo już z aktualnymi tematami z Arizony. Czego Wam życzę? Kocham Was, trzymajcie się, do następnego porannika. Cześć!